Witajcie kochani, dzisiaj zrobimy taki riff a la Dev, kapela Dev, taki mroczny, mroczny bardzo, mówiąc właśnie przez takie ja to zagram z metronomem, tempo 105, na razie zacznijmy od tempa 105. Pokażę sam motyw jak brzmi, od dźwięku E. Zagram z metronomem. Dobra, powiem sobie jakie tam są dźwięki, ponieważ tak, na strunie E mamy po prostu dźwięk E. Na strunie, przepraszam, na strunie, dźwięk E na strunie piątej. I po prostu mamy motyw piąta na siódmym progu i czwarta 9-10. Później struna piąta na ósmy. Czyli generalnie bardzo podobnie to samo. Tylko właśnie końcówka, bo musi być zapętlony. Gdybym ja go grał cały czas te 6 dźwięków, no tak, no nie wiem, no tak nie brzmi to jakoś tak znowu super, jakoś cudnie. Ja to zapętlam tak, że kończę 8 na strunie 5 i 9 na strunie 4. Czyli mam w sumie dźwięków ile? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli 6. 8. Czyli też jest łatwe w rachubie, powiedzmy łatwe w ujarzmieniu z metronomem, prawda? 8 dźwięków. Zobaczymy, spróbuję to z metronomem w tempie 105. Spróbuj też zagrać to ze mną. Spróbujmy zwiększyć tempo o 10, czyli powiedzmy 115. Teraz dla, powiedzmy, równej rachuby damy tempo 130. Teraz zwiększmy sobie o, no żeby nie zwiększać co 5, zwiększmy sobie o, teraz dajmy na 150, dobra. Uuu.
Teraz, dobra, spróbujmy 160. Dobra, spróbujmy teraz zrobić jeszcze sobie, podwiększymy sobie tu 180, bo 160, dajmy 180, podnieśliśmy aż o 20, to już będzie dość mocne. A no właśnie. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie, o, ja się pomyliłem, bo już miałem mindfucka, tyle razy już to grałem. Wam też się może to oczywiście mylić. Oczywiście to nie ma co się, czym się przejmować, po prostu można się pomylić, no i, ale chodzi o to po prostu, żeby ten motyw umieć zapętlić. I ono też o tyle jest fajny, nie ma pustych strun, czyli możemy go umieszczać na właściwie wszystkich dwóch strunach obok siebie. Pamiętając oczywiście, jeżeli chcemy na drugiej, trzeciej, to musimy grać na drugiej, ten motyw gramy, trzeba było troszkę palce przesunąć, więc pierwsza, druga, jak najbardziej. Trzecia, czwarta, jak najbardziej. Czwarta, piąta, jak najbardziej. Piąta, szósta, jak najbardziej. Szósta, siódma, jak najbardziej. Siódma, ósma, jeżeli ktoś ma 8 strun, to jak najbardziej może być. Słuchajcie, ten motyw jest dosyć fajny. Im bardziej go z kolei przyspieszamy, tym nie brzmi jakoś specjalnie. Jednak przyspieszenie miałoby to na celu, żeby po prostu zwiększać swoje właśnie, żeby te mindfucki się nie zdarzały, żeby po prostu ćwiczyć, ćwiczymy i to prawda coraz szybciej. Może to nie jest akurat specjalnie super motyw, znaczy chociaż z drugiej strony, żeby go zagrać bardzo szybko, to wtedy może było faktycznie do solówki jakiś by specyficzny przebieg, specyficzna fraza, która może, mogła być wsadzona do solówki, byłoby bardzo fajnie brzmiąca. To byłoby waszym zadaniem, żeby po prostu przećwiczyć ten motyw, obadać go, zwiększać sobie tempo, zwiększajcie sobie do 200, 300, do 500, kurde, jeszcze, jeżeli metronom da radę, ten metronom tutaj ma tempo 400, to nawet byłoby ciężko tutaj, dałoby się zagrać. W każdym razie, dobra, to byłoby tyle, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych wideo, filmach, papatki.